Oj, to był głośny powrót. Po wydaniu płyty Liebes für alle da w 2009 roku zespołowi Rammstein zdecydowanie nie spieszyło się, jeśli chodzi o powrót do studia. Koncerty owszem odbywały się, natomiast fani czekali i czekali i doczekać się siódmej płyty nie mogli. Finalnie ukazała się w 2019 roku, aż 10 lat po poprzedniczce. Samo tworzenie materiału na album rozpoczęło się we wrześniu 2015 roku, chwilę po premierze koncertowego DVD Rammstein in America. Panowie zaczęli pracować wtedy w domowym studiu perkusisty Christopha Schneidera. Postanowili, że tym razem wrzucają na luz. Mają już wypracowaną ogromną pozycję w branży i generalnie nie interesują ich żadne terminy, a płyta zostanie wydana wtedy, kiedy będzie ukończona i dopieszczona. Po drodze jeszcze zresztą zrobili sobie przerwę na wydanie kolejnej koncertówki zatytułowanej Paris, nagranej w roku 2012, a wydanej w 2017. Były też przerwy na koncertowanie, ale też po prostu na odpoczynek. Panowie mieli już trochę więcej lat na karku, więc po prostu byli świadomi tego, że odpoczywać i regenerować się po prostu trzeba. Zresztą Richard Kruspe, gitarzysta kapeli, na łamach niemieckiego Metal Hammera wyjaśniał to następująco. Ponieważ stworzenie materiału i nagranie go zajmuje nam mnóstwo czasu, za każdym razem musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę mamy wystarczająco wiele sił, aby to zrobić. A jeśli się zdecydujemy, nigdy nie wiemy, co nas czeka. Kruspe zresztą był raczej pesymistą, jeśli chodzi o nagranie płyty. Był pełen obaw, czy uda się uniknąć spięć i nieporozumień, które przecież bardzo często towarzyszyły zespołowi Rammstein w przeszłości, mówił. Ale się zebraliśmy i powiedzieliśmy sobie, spróbujmy tym razem uwolnić się od presji. Nie jesteśmy przecież związani z nikim kontraktem, jesteśmy swoimi własnymi szefami. Zespół do pracy nad albumem postanowił zatrudnić nowego producenta, rezygnując tym samym z Jacoba Hellnera, z którym pracowali przy okazji poprzednich płyt. Co więcej, pracowali z nim nawet równolegle podczas tworzenia tego albumu, bo Hellner sprawował producencką pieczę nad koncertówką Paris. Sam Hellner miał zresztą w pewnym sensie dosyć pracy z Rammsteinem i w późniejszych latach o rozstaniu z muzykami opowiadał następująco. Aż do 2017 roku byłem zajęty głównie pracą nad projektami Rammstein. I w połowie pracy nad wydawnictwem Paris, która zabrała mi 5 lat życia, pomyślałem, że może czas się wypisać. Dokończę jeszcze tę jedną rzecz i tyle. Dzięki. Wystarczy. Przypuszczam, że oni widzieli to podobnie, chociaż mieli pewnie swoje powody, żeby zakończyć współpracę ze mną. Zrozumieli, że powinni poszukać innych sposobów pracy, znaleźć inną formułę tworzenia. Nie rozstaliśmy się w gniewie. Zostałem zaproszony na imprezę z okazji wydania płyty Paris, a potem każdy poszedł w swoją stronę. Po prostu. No właśnie, Rammstein poszedł w swoją stronę i postanowił zatrudnić do współpracy nad albumem producenta Olsena Involtiniego, który miał już wcześniej styczność z Richardem Kruspe, współpracował z nim bowiem przy okazji jednej z płyt drugiej kapeli gitarzysty, czyli Emigrate. Latem 2016 roku panowie zagrali bardzo obszerną trasę po największych festiwalach na świecie. Odwiedzili m.in. Gods of Metal we Włoszech, Download w Wielkiej Brytanii i Francji, Pink Pop w Holandii, Hurricane w Niemczech, Capital of Rock w Polsce czy Maximus w Brazylii i Argentynie. No i tam zaczęli grać nową kompozycję zatytułowaną Ramfia ze słowami Ja Nein Rammstein w refrenie. Flaka następująco tłumaczył włączenie nowego kawałka do koncertowego repertuaru. Chcieliśmy pokazać światu, że Rammstein ma się dobrze i nadal tworzy. No i panowie mieli właśnie sporo pomysłów, natomiast póki co żadnej skończonej piosenki wydanej w wersji studyjnej. Na przełomie 2016 i 2017 roku zespół zorganizował sobie kilkumiesięczną sesję nagraniową, podczas której powstało podobno 35 szkiców piosenek, ale część z nich szybko odpadła i finalnie zostało 28. Wiosną 2017 roku gitarzysta Paul Landers udzielił wywiadu polskiemu Teraz Rockowi, w którym mówił: pomysły są gotowe i teraz je polerujemy oraz układamy we właściwe piosenki. Musimy im dać czas, żeby urosły. Z kolei Christoph Schneider mówił na łamach niemieckiego Metal Hammera: potrzebujemy czasu, aby powstało coś naprawdę dobrego. To nasz standard. Wycisnąć z każdej nuty co tylko możliwe. Tak na marginesie zachęcam Was do subskrybowania Płynnej Kulturki, żebyście byli z naszymi odcinkami na bieżąco. A teraz lecimy dalej. Maj 2017 to kolejna przerwa w pracach nad albumem, przyszedł bowiem czas na kolejne festiwalowe koncerty. Panowie odwiedzili wiele krajów, w tym zawitali na tereny, na których ich rok wcześniej nie było.
Zagrali m.in. w Czechach, Islandii, Hiszpanii, Danii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu tournée jesienią Rammstein znowu zaszył się w studiu i konsekwentnie tworzył nowy materiał aż do wiosny 2018. Panowie pracowali podobno bardzo intensywnie, poświęcając czas na komponowanie od poniedziałku do czwartku w każdym kolejnym tygodniu. Ostatecznie powstało 16 utworów, a na płytę miało trafić 11 z nich. No i przyszedł czas na zarejestrowanie finalnych wersji piosenek na taśmie. Trzeba było wybrać odpowiednie studio. Wybór padł na placówkę La Fabrique na południu Francji. Sesja nagraniowa odbyła się w kwietniu i maju 2018 roku, a producentowi Olsenowi Involtiniemu towarzyszył pomocnik Tom Dalgety, współpracownik m.in. kapeli Ghost. Później okazało się, że zarejestrowane przez Kruspe partie gitary nie stroją i trzeba było je dograć w Niemczech. Album zmiksowano w grudniu 2018 roku w Santa Monica w Kalifornii. Za miksy byli odpowiedzialni Kruspe, producent Involtini, a także Rich Costi, współpracownik m.in. kapeli Muse. Panowie przez lata byli już przyzwyczajeni do współpracy z producentem Jacobem Hellnerem i mimo że na samym początku działalności przy okazji pierwszej płyty momentami średnio się z nim dogadywali, tak już później wypracowali sobie wspólne schematy i pracowało im się naprawdę dobrze. Teraz zespołowi towarzyszył inny producent i właśnie na ten temat, czy zmiana człowieka na tak ważnym stanowisku była dobrą decyzją, wypowiedział się Richard Kruspe. Na początku nie dogadywaliśmy się z Olsenem i Tomem tak dobrze jak z Jacobem. Jacob, który traktował nas niemal jak ojciec, to producent z prawdziwego zdarzenia, czego o Olsenie i Tomie nie da się powiedzieć. Nie opuszczało mnie wrażenie, że nikt nie ma już pojęcia, w jakim kierunku powinniśmy podążać. Kruspe dodał jednak, że ostatecznie obecność Involtiniego dobrze wpłynęła na płytę. Rammstein to ogień, woda i ziemia. Zawsze brakowało nam czwartego elementu, powietrza, czyli lekkości. Próbowaliśmy go dodać. Olsen i Involtini to człowiek powietrza. Perkusista Schneider dodawał, że dzięki Involtiniemu grupie udało się dotrzeć muzycznie w miejsca, w które bez jego udziału nigdy by nie dotarła. Schneider mówił też, że tym razem przy okazji siódmej płyty zespołowi udało się uniknąć konfliktów. Nigdy dotąd nie było między nami aż tak dobrego porozumienia. Nikt na nikogo nie wrzeszczał, byliśmy w stanie przezwyciężyć każdy kryzys. 28 marca 2019 roku przyszedł czas na zaprezentowanie pierwszego singla z płyty, czyli piosenki Deutschland. Wtedy też oficjalnie ogłoszono, że wyjdzie nowa płyta, że ukaże się 17 maja i że będzie zatytułowana po prostu Rammstein. Schneider opowiadał o utworze Deutschland na łamach niemieckiego Metal Hammera. Początkowo mieliśmy dwie różne wersje Deutschland, ale dzięki Olsenowi zdołaliśmy wybrać jedną. Utwór pokazuje moim zdaniem ambiwalentny stosunek emocjonalny do naszego kraju. Zrozumieją to ludzie z mojego pokolenia. Wreszcie udało nam się nagrać utwór o Niemczech. To wielki krok dla zespołu. No i wyczekiwana przez długie lata płyta ukazała się 17 maja 2019 roku, odnosząc ogromny sukces. Oczywistą oczywistością było pierwsze miejsce na niemieckiej liście przebojów, ale Rammstein dokonał dużo więcej. Płyta w pierwszym tygodniu w Niemczech sprzedała się w nakładzie 260 tysięcy egzemplarzy, tym samym stając się najlepiej sprzedającym się w pierwszym tygodniu albumem XXI wieku właśnie na niemieckiej ziemi. Płyta zresztą na liście bestsellerów w Niemczech utrzymała się przez 127 tygodni. Album zdobył numer jeden też w wielu innych krajach, m.in. w Polsce, Francji, Finlandii, Portugalii czy Norwegii. W Wielkiej Brytanii płyta zajęła miejsce trzecie, a w Stanach Zjednoczonych pozycję numer 9. Wielkimi hitami okazały się też oczywiście single z płyty, czyli przede wszystkim Deutschland, ale też Radio czy Auslander. To może teraz na temat okładki słów kilka. Jej autorami są Gerald Rocketson i Petronius Amund Wink, czyli szefowie jednej z czołowych niemieckich agencji zajmujących się grafiką, utworzonej w 2011 roku w Hamburgu, agencji nazywającej się Rocket and Wink. Na temat okładki siódmej płyty studyjnej Rammstein mówią: jeśli do kogoś przemawia hasło mniej znaczy więcej, na pewno doceni zaprojektowaną przez nas okładkę albumu Rammstein. Panowie z Rocket and Wink wcześniej współpracowali z Tillem Lindemannem przy okładkach jego projektu solowego. Tym razem dostali więc propozycję stworzenia oprawy graficznej dla kapeli dużo większej niż Lindemann, no jaką z pewnością jest właśnie Rammstein. Wspominałem, że pewnego razu zadzwonił do nich prawdopodobnie Till i zostawił im następującą wiadomość.
Hej tam, dobrzy ludzie z Rocket and Wing. Praca nad albumem, który zdecydowaliśmy się zatytułować Rammstein, została ukończona, ale potrzebujemy jeszcze okładki. Musi być cała biała, dosłownie, nie tylko w sensie metaforycznym. Ostatnio doszliśmy do wniosku, że im czystsza wizja, tym silniej działa na wyobraźnię. Mamy nadzieję, że takie podejście Wam odpowiada. Zapałka na białym tle ma być symbolem ognia, czyli żywiołu, którego pełne są przecież koncerty Rammstein. Rocket Sony Wing wspominali. Nie przerażało nas, że musimy niemal zupełnie zrezygnować z koloru. Czyż biel nie jest ekscytująca? Pokażcie nam artystę, który nie wie, że białe płótno rozpala ogień kreatywności. Rocket Sony dodawał. Zredukowaliśmy projekt do tego, co kluczowe – zapałki. Jeśli użyjesz jej w niewłaściwy sposób, może spowodować niewyobrażalne zniszczenia, ale może też rozjaśnić ciemność. Nawiązał jeszcze do porównań tej układki z białym albumem Beatlesów. Porównanie z okładką białego albumu Beatlesów są jak najbardziej na miejscu. Różnica sprowadza się do zapałki. Nie zdradzimy, ile zapałek sfotografowaliśmy, zanim udało się osiągnąć właściwy efekt, ale nie była to jedna czy dwie. Ponieważ założenie było takie, by stworzyć coś niesłychanie prostego, zrezygnowaliśmy nawet z tytułu i nazwy zespołu na okładce. Wszystkie zdjęcia na płytę, oprócz fotografii zapałki, zrobił w ciągu 4 dni w styczniu 2019 roku ceniony fotograf Jes Larsen, pochodzący z Kopenhagi. O swojej robocie opowiadał następująco. Moje fotografie są jak klatki wycięte z filmu. Aby je właściwie zrozumieć, trzeba sobie wyobrazić, z jakiej opowieści się wzięły, co było wcześniej i co wydarzyło się później. A jak miała wyglądać przyszłość zespołu Rammstein w poprzednich latach, przecież tak chwiejna i niepewna? Paul Landers mówił o tym następująco. Jak długo będziemy czuć, że okręt płynie i nie zawinęliśmy do portu, będziemy to kontynuować. No i panowie kontynuowali i kontynuują cały czas. Później wydali przecież album Zeit. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć u nas odcinek o tej właśnie płycie.